Funkcjonalne rondo przede wszystkim rozładuje korki tworzące się w godzinach szczytu na drodze, która dotychczas była podporządkowana. Teraz kierowcy jadący z 1 maja w Staszica dużo łatwiej i szybciej opuszczą skrzyżowanie. Prace miały zakończyć się w grudniu, jednak wykonawca nie zdążył z pracami. W terminie dodatkowo mróz uniemożliwił wylanie asfaltu. Teraz wokół ronda porządkowany jest teren. Na czas jego budowy zmieniona została organizacja ruchu. Część chodników została usunięta. Teraz jest to naprawiane. W tym roku ma być robiony drugi etap tej inwestycji, mianowicie droga przy markecie budowlanym. Całkowity koszt prac wykonanych w tym rejonie to blisko 4 miliony złotych. Milion 300 tysięcy przekazało Starostwo 250 tysięcy złotych, market budowlany, reszta pochodzi z pieniędzy miejskich.